co robisz jest... Dobry, Sam. Super. Biogranat jedynka. Powinno wystarczyć. Cieszę się, że wszystko dobrze działa. Kolejny z serii nowych biogranatów. Jedynka. Nazywany tak, ponieważ zawiera ekstrakt odparowany z twojego moczu. W porównaniu z pierwszym modelem cechuje się wyższym stężeniem twoich wydzielin, co powinno zwiększać jego skuteczność w walce z wynurzonymi. Ilekroć postanowisz skorzystać z udogodnień swojej kwatery, pobierzemy materiał i stworzymy dodatkowe egzemplarze. Więc nie musisz się martwić, że ci się skończą. Oto najnowszy z serii naszych biogranatów, nazywany przez nas Dwójko. I jak się pewnie domyślasz, ten model powstał z różnych ekstraktów pochodzących z twoich ekskrementów. Przypuszczamy, że dzięki regularnemu spożywaniu kryptobiotów wydalasz pewne związki, które mogą się okazać szczególnie skuteczne w walce z wynurzonymi. Jeżeli będziesz potrzebował więcej granatów, wystarczy, że dostarczysz nam koniecznego materiału, odwiedzając toaletę w kwaterze. Czekam na twoją opinię. Jeden biogranat, zero.
Dziękujemy za twój wkład. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. No, się nie przejmuj! Użycie broni dozwolone. Nieznanego powodu muły niemal zawsze zabierają skradzione przesyłki do domu. Znajdź ją i odzyskaj ładunek. Łatwizna. Ale uważaj, są uzbrojeni. Na wszelki wypadek bądź gotowy do walki. Pamiętaj sam, zanim wejdziesz na składowisko mułów, potwierdź lokalizację skrzynki pocztowej z naszym ładunkiem z pomocą strażnicy.
Składowiska mułów rzadko bywają opuszczone, więc musisz uważać. Poruszaj się jak najwolniej, żeby zminimalizować hałas. Thank you.
Na co się gapisz, ciołku? Fanatycy kurierstwa. Wstyd, że w ogóle się z nimi użeramy. Dawniej wszystko ogarniała maszyneria. Przesyłki doręczały pojazdy bezzałogowe i drony. My tylko siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak się uwijają. To była rewolucja. O krok od osobliwości. Mogła wszystko odmienić. Ale tak się nie stało. Ludziom się nie podobało, że przestali być potrzebni w sektorze usług. Po długich debatach zaczęliśmy znowu przyjmować ludzkich pracowników. Dawaliśmy im mało istotne zlecenia, żeby tylko poczuli się ważni. I tak to się zaczęło. Teraz mamy bandy nałogowych doręczycieli, których kręci tylko podprowadzanie przesyłek. Hieny non-stop węszą za kurierami. Nie daj im się złapać. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Chcesz, żeby inni poczuli się gorsi od ciebie? Nie mam nic przeciwko.
Wiem, że masz przez nas same kłopoty, ale uwierz, warto się natrudzić. Super. Moduł wygląda jak nówka. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. Sam, jak tam twoje buty? Sądząc po warunkach, na jakie je wystawiasz, pewnie się rozpadają. Nic tak nie psuje nastroju w trasie, jak dziura w bucie. Jak nie będziesz dbał o takie sprawy, prędzej czy później coś sobie uszkodzisz. Właśnie dostałeś ode mnie nowe buty. Standardowy model Bridges. Powinny pasować. Zawsze noś przy sobie dodatkową parę. A jeżeli zapomnisz albo ją zgubisz, stwórz sobie nową za pomocą terminala w jednej z naszych placówek. Do zobaczenia. Gratulacje, Sam. Jak rozumiem, masz do dyspozycji drukarkę Hiral. Niezwykle przydatne urządzenie, działające wyłącznie dzięki temu, że nasza sieć wykorzystuje moc plaży. I umożliwia nam natychmiastowy przesył ogromnych ilości danych. W zwykłych okolicznościach podobne transfery zajmowałyby godziny albo nawet dni. Stąd też teorie, że sieć chiralna może stanowić pewnego rodzaju wehikuł czasu, który przesyła informacje w przeszłość. Nasze życie jest dziś nierozerwalnie związane z siecią i plażą, a przecież nadal nie znamy w pełni ich natury. Przypomina to trochę relację człowieka pierwotnego z ogniem. Czy to korzystna relacja? Pewnie. A niebezpieczna? Jeszcze jak. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzyści przewyższają ryzyko. Z plażą związani są też wynurzeni, przez co staje się jeszcze bardziej jasne, że powinniśmy dalej zgłębiać jej temat. Rzecz jasna, to samo można powiedzieć o tobie. Jeśli cokolwiek odkryję, natychmiast cię o tym poinformuję. Masz moje słowo. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw.
Dodaliśmy ci schemat mostu do assemblera. Pierwszy krok to położenie fundamentu, a następnie trzeba tylko... Dobry most przydałby się wielu rzekom i kanionom. Przespaceruj się po swoim dziele, a zaręczam, że będziesz zadowolony. Spróbuj.